World League of Players, and Audiogenics. Pierwsza runda piątego sezonu Splitu Retro w F1 23 przyniosła nam niesamowite emocje i historię, której długo nie zapomnimy. Na najwyższym stopniu podium stanął Repcak, znany szerszej publiczności jako jednoręki Kubica. Jako rezerwowy kierowca nie tylko zaskoczył wszystkich, ale wręcz zdominował Grand Prix Austrii, pokazując niesamowitą determinację i umiejętności. To triumf, o którym będziemy mówić jeszcze długo. Na drugim miejscu uplasował się Bartek Claudel z zespołu Ferrari, który pokazał świetną formę i walczył jak lew na każdym okrążeniu. Natomiast trzecie miejsce zajął MKX, czyli Mikołaj Marciniak z McLarena, który udowodnił, że ma w sobie ogromny potencjał. Teraz kierujemy się do Brazylii, na Grand Prix Brazylii, gdzie tor Interlagos zawsze dostarcza niesamowitych emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Kto okaże się najlepszy w kolejnej rundzie? Oglądajcie transmisję na żywo i przekonajcie się sami. Bądźcie z nami na torze.